Cześć, tutaj Jordan Forrester, a to jest ponownie The Binding of Isaac Afterbirth. Więc wiem, że dawno nie było odcinka, jakieś 3 tygodnie. Ale znowu wracamy z normalną grą. Ostatnio udało mi się pokonać Isaaciem. W ogóle historia jest taka, że nagrałem 2 odcinki. Jeden, z którym przychodzę Isaaciem do serca matki i Azazelem do serca matki, tak to zginąłem. Ale film z Isaaciem mi się nie nagrał dźwięk, a w filmie z Azazelem ciągle się zaczynał od razu. Jej. Dobra, więc ostatnio na chodzie mi nie idzie. Przed tymi dwoma odcinkami próbowałem jeszcze tym panem grać na hajdzie, ale coś mi nie wyszło. Więc to jest moja niewidzona postać. Więc dzisiaj sobie pojedziemy normalnie, może jeszcze raz Azazelkiem. Azazelka lubimy, Azazelka się nie boimy, Azazelek jest fajny, Azazel is love, Azazel is life. Poza tym jeszcze staramy się odblokować nowe postacie. Blokowałem Magdalenę. Nie wiem dlaczego, ale chyba tutaj achievementy są zablokowane, nie wiem. Wyłączyły mi się chyba od pokazywania. Sekrety mi się w ogóle nie pokazują. Ogłoszenia na przykład You unlocked Magdalena albo coś tam za period na basement. To mi się nie pojawia. Będę się musiał dowiedzieć dlaczego. Będę się musiał dowiedzieć. W zasadzie mogę użyć tego brata Bubiego. Serio. Nie. Dostaniecie mnie. Pieniądz. Możemy w sumie... Aha, już dostałem... Później, już nie odblokuję się. Wiecie co, resetujemy sobie. Ja chcę odblokować dzisiaj samochoda. O, odblokowałem celar. Zaraz. Tak, to dobry save. Pomyślałem, że pomyliłem zapisy. Dobra, tym sobie możemy pójść. I dopóki nie... Nie dostanę siły... To... Nie wystarczyło. Bo chcę dzisiaj blokować Samsona. Bardzo chcę, bo ja lubię Samsona. Samson is love, Samson is life. Just like Azazel. Speed plus range up. Okej. Okay. Jest spoko. The Hermit, the Fool. No nie wiem. Idziemy po prostu na gościa, którym jest Ragman. Crackjacks, don't swallow the prize. Weźmiemy cię i idziemy w dół. Jezu, mam nadzieję, że nie będzie mi się ten odcinek zacinał. Błagam. Teraz tu znajdźmy wszystko. O, dziękuję. Rotten Baby. Harta oczywiście. Dajcie mi po drodze jakiś krewy. Okej, dziękuję za ten baby. Jest jakiś krewy. Okej, dzięki. Shielded tears, no... Urywa dupy, ale może być. Dziwne.
I jadę do chaty. Co się właśnie stało? Co się właściwie stało? Okej, nie wiem. Odblokowałem Samsona. Jej! Cieszę się wszyscy, teraz mogę to odgrywać ile będę chciał. Okej, żegnam. Idziemy dalej. Ojej. Żegnam pana, panie Duki. Panie Duki też, żegnam. Do widzenia. Papa. 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 Połówka serca na nic mi się nie przyda. To też mi się na nic nie przyda. Nie chcę tracić niepotrzebnie serca. O, to bardziej wolę. Macie za mojego soul high. To było głupie. Było bardzo głupie. To jest samo jak głupi jest ten item. O. Ja bym z chęcią kupił. Dalej jakiś. Ty, wyletnie. O. Słuchaj. Gerdy, wygra. Ale serio. Mogę wezwać się niełka? Nie, muszę najpierw pójść do... Jednak się wrócę, bo mam po telepkę mamusi. No to jest fajnie, tak? Nie. Dziękuję. No. Jej! Lecimy w dół! Lecimy na Szczecin! Żegnam. Żegnam. Pigułka, Hello Wizard. Nic mi się nie przyda, bo i tak na mnie nie działa. What? Aha, świetnie, takiego pokoju to jeszcze nie wiedziałem. Fajnie wiedzieć, że Edmund ma takie coś. Tak, to stłoczcie się tu wszyscy, żeby mógł was zabić. Żegnam! Opa! Ecoli, no. No powaga. Powaga. Idziemy dalej. O, tak, holy mentor, mnie ratuje. Teraz mogę wchodzić do konsumu, ile mi się podoba. Nawet nie będę musiał używać karty the full. Jej, jest Bozy. Byliśmy z Jerzego, nie byliśmy. Czas na Death Day. I żegnam do siebie. Pa, pa. Ej, HP up. Dziękuję za serducho. I papa. Wii, coraz fajniej mi się. Coraz. Ej, teraz ten run idzie naprawdę świetnie. Mogę
Żeby tylko się nie zaciął. W sensie... Retrovision. Kurde. Żeby mieć już... Żeby nie zapychała mi... Żeby nie zapychała mi... Miejsce na kartę. Okej. Pinot zawsze spoko. Okej. Tak, chciał się na mnie skakać. Chciałeś na mnie naskoczyć. I teraz masz. Okej, to jest już boss. Ej, ja mam ostatnio taką dziwną tendencję, że znajduję bossa, zanim znajdę treasure room. To jest dziwne. Dlatego muszę chodzić po tym piętrze i znajdować ten treasure room i tracić serca. To jest złe. Dinga. A nie, co ja robię? Połówka serca. Nie chcę oddawać swoich monet, bo chcę Kane'a odblokować. To jest moje nowe postanowienie. Odblokować Kane'a. Tak, biją! No. Dzięki. Uda mi się skończyć do pierwszego, czy nie? Dziękuję! No, I am not a wizard, I am Azazel. And I'm gonna kick my mom's butt. Since I mean Isaac's mom butt. O czym ja gadam w ogóle? Okej. Bossem jest Monstro 2. To działa też na niego. Bo jest taki trik, że jak monstro właśnie... Zaraz wam pokażę. Właśnie jak tak skoczy, to właśnie na niego działa bomba. I mamy lunch. No słuchaj, to nie mogę wziąć. Szkoda, bardzo bym chciał. Ale lecimy w dół! I lecimy dalej. Leps 2. Żegnam. Żegnam. Soulheart. Po Soulhearta się wrócę później, jeśli go stracę. Jeszcze ci zerwano. Jak ty zapierdzielasz. Co mam ten tam tutaj? Gincie! Daj! Die, potato! Jezus Maria, co to było? Monety i bomby. Zawsze spoko. Nie żyj na rzekę. Masz bombkę! Masz drugą bombkę! Kolejną bombkę! Masz bombę! Dobra, nie będę już mandował moich bomb. Powiedzmy się osobiście za tego tutaj. A, to bomba. To bombki by innego! Ho. Chciało się. Pyk. Pop. To już jest bossium.
Dobrze, że mam to. Że mam to hormendo. Ale nadal nie znalazłem tej hasza. Mam 10 minut. Spokojnie zdążę na hasza. Boże, rozpraszam. Przecież ty nie masz jeszcze hasza na tym sejwie. A jeszcze nie odblokowałeś. It lives. Nie. Hasza nie można. Hasza nie odblokowuje się. Odblokowując Chris, tylko odblokowując... Pytajnik. Nie chcę tutaj spoilerować ludziom, którzy są nowi do tej gry. Jak ty biegniesz w moją stronę. D10, no... Sorry, wolę moją książkę. O, strength. Ja ją napisałem, to ja ją będę miał. W sensie... Ale to dziwne, bo przypomniało mi się... Dobra, cześć mamuś. Cześć gin. Daj potato. Daj mam. Gin. Lemon party. Tutaj coś... Co się stało? Dobra. Nie ma tu nic ciekawego, idziemy na dół. W ogóle z książkami to jest taka dziwna sprawa, ponieważ ja mam bardzo interesującą historię z książkami. Ponieważ zacząłem czytać już w wieku 5 lat. To tak mówiła mama. Tak, chyba mi mama mówiła, że zacząłem czytać w wieku 5 lat. I w wieku 5 lat czytałem tak dużo książek, że po prostu wy sobie nawet tego nie wyobrażacie. Potem miałem hype na kosmos. Bardzo się jarałem kosmosem. A to nie ma tego, żeby mów. Bardzo się podniecałem kosmosem. Nadal w sumie trochę to podniecam. Niebezpiecznie. No ja się w sumie troszeczkę podniecam tym kosmosem, wszystkim co jest z tym związane. I zbiegałem wszystko, dosłownie wszystko co jest Jak? Wszystko co jest związane z kosmosem. Na przykład książki, gazetki, filmy, gry, tapety, wszystko po prostu. I... Stworzyłem nawet swoją własną... O, dziękuję za Angelię. Nawet stworzyłem swoją... Nawet zacząłem pisać... Nawet zacząłem pisać własną książkę poświęconą Układowi Słonecznemu. To nie była taka typowa... UOM 2. To nie była taka typowo naukowa książka, tylko książka o tym, że podobno cały wszyscy Ziemianie żyli w kłamstwie i że... Tak się, że Układ Słoneczny to tak naprawdę stowarzyszenie, w którego skład wchodzą wszystkie planety, w sensie, że nie planety chodzą, takie wielkie kulki chodzą sobie i mówią. To są ludzie po prostu z wytatuowanymi na twarzach, z rysunkami planet na twarzach. O, tyle powiem. I tam jest Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Ceres, Eris. Długo by wymieniać. Idź na to, serce matki. Okej? Okay. No. Oj, jak teraz nie będzie Angel Rumo albo Devil Rumo. A też go nie lubię. No i... Czemu? Strength. Jeszcze użyłem strength. Czemu? Nie, ja się porozglądam jeszcze za Jokerem. To jest niemożliwe, żeby mi się nie otworzył Devil Room. No i właściwie kontynuując tak tą moją przygodę z kosmosem i tak z tym układem słonecznym, to napisałem tą książkę. Byłem gdzieś tak na rozdziale 9
Ale w sumie praktycznie o niej zapomniałem, bo była koła, była, tak jakby było. Bo przejście do czwartej klasy, właśnie interesowałem się tą czwartą klasą. Myślałem, że to już jest coś na moje gimnazjum. Nie pytajcie. I praktycznie zapomniałem o tej książce. Tak, ten album to mi pójść cudownie. I praktycznie przestałem się interesować tą szkołą, w sensie tą szkołą nie przestałem interesować. Przestałem się interesować moją książką i dlatego leży pewnie gdzieś w otchłani moich szuflad. Zapomniana na zawsze. I właściwie to tyle chyba z tego wszystkiego. O, tu mam szansę być. Ciebie wysadzimy. Tutaj masz szansę. One exist mall. Ciebie wysadzimy. A z tobą pobijamy. Tears. Jej, solha. Skatol. Naprawdę. Nie ma, naprawdę nie ma tu Jokera. Ja chcę do Feolu ukośnik do katedry. Wyczerpałem temat? Wyczerpałem temat. A właściwie chyba nie wyczerpałem tematu, bo ostatnio mi się też śniło coś bardzo, bardzo dziwnego. Nie pamiętam dokładnie mojego snu, ale... Śniło mi się, że wszyscy youtuberzy polscy, wiecie, Banshee, Eleven, Mandzio, Quick, tacy youtuberzy, których oglądam, serdecznie pozdrawiam. Nie pamiętam w ogóle, co tu już nie było, ale stworzyłem i wymyśliłem sobie taki film, który miałby rzekomo kiedyś powstać. Oczywiście nie powstanie, bo nie mam na to zbyt wielkiego i wielki kasek, nie ma. Może jeszcze w tym Fight Roomie będzie. Błagam, żeby było. Bo jak nie... Aha, Fight Room jest zamknięte. Świetnie! Dobra. I powstałby film Pułapka. I ta pułapka opowiada o tym, że ja... No w ogóle nie będę wam mówił. Nie będę spoilerował. No i było fajnie. Fajny był ten sen. Ostatnio mi się śniął sny... Uuu, co to za słoik? Aha, to ja będę sobie. Okej. Dobra. Serce matki już znowu pokonane. Znowu władza Zele. Tym razem pokonaliśmy serce matki. I w ogóle historia potem była taka, że ostatnio właśnie miewam sny, które bardzo mi się podobają i nawet nie chcę mi się budzić, żeby dalej je śnić. Wychodzą z tego naprawdę ciekawe materiały na filmy. Naprawdę, nie żartuję. I nie wiem czy dlaczego, ale ale w tym śnie był chyba jakiś pamiętnik i ja się... I zapamiętałem dokładnie każdą stronę z tego pamiętnika. Jordan, weź ty nie zgapiaj od wodogrzmotów małych, bo my wszyscy wiemy, że to jest dziennik numer 3. Wiecie, nie zgapiaj. Nie zgapiam, po prostu to mi się śniło. Zapamiętałem dokładnie każdą stronę z tego pamiętnika. I zaczynam to sobie strony spisywać właśnie w tym zeszycie. Nie pytajcie mnie, po prostu w wolnych chwilach sobie tam rysuję wszystko. Co jest mój rysownik taki pamiętnik. Ale nie mylcie tego z pamiętnikiem. No, to jest... To jest... To jest coś takiego. Dobra. Ale już... Koniec. Dobra, już kończmy ten temat. Dobra, więc to jest koniec tego odcinka. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wiem, że dzisiaj przymulałem, naprawdę nie... Wiecie, naprawdę mi się dzisiaj tak nie chciało robić, nagrywać tego odcinka. Jest godzina za 10,
23 i muszę iść spać do szkoły, jutro wstaję na 8.55. Ale to był koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Przepraszam, że bardzo zamulałem. Jeśli zamulałem, bo pewnie zamulałem. Ale to koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku The Binding of Isaac Afterlife. Na razie.